Jezus otoczony tłumem, rzeszą ludzi, wszyscy napierają na Niego, wszyscy chcą Go dotknąć, wszyscy są stęsknieni jakiejś sensacji tego, by zobaczyć Jezusa. I nagle Jezus pyta, kto dotknął mojego płaszcza? A przecież wszyscy Go dotykali, przecież tam był tłum. Tłum pewno taki, jak jeszcze rok temu był na Eucharystiach w naszych kościołach, na mszach świętych. Takie wtedy były tłumy, bywały tłumy. I Jezus w tym tłumie zadaje pytanie, kto dotknął mojego płaszcza? Okazuje się, że to jedna kobieta go dotknęła, ta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi, ta, która w sercu swoim mówiła, żebym chociaż mogła dotknąć się jego płaszcza. Zrobiła wszystko, by dotknąć Jezusa w tym tłumie. Myślę, że dzisiaj Jezus wzywa nas do tego, byśmy Go dotknęli. Może szczególnie w tym trudnym czasie wciąż trwamy w pandemii, chociaż coraz łatwiej nam jest uczestniczyć w Eucharystii, to jednak nie wszyscy mają na tyle odwagi, by być co niedzielę w Kościele na mszy świętej. A dzisiaj Jezus nas wzywa do tego, by dotknąć Go. Dotknąć Go prawdziwie, z wiarą. Dotknąć Go w sakramentach, dotknąć Go na adoracji. Więc może jeśli w liturgii uczestniczysz tylko zdalnie, tylko za pośrednictwem internetu, to może jest to też takie wezwanie płynące z dzisiejszej Ewangelii, byś poszedł tak indywidualnie, samemu, do swojej świątyni, do swojej parafii, na krótką adorację, by tam dotknąć Jezusa. Może to jest wezwanie do tego, by wreszcie iść do sakramentu pokuty i pojednania i tam dotknąć się Jezusa. Może to jest wezwanie na to, do tego, by wreszcie iść na Eucharystię, przyjąć Jezusa w Komunii Świętej, prawdziwego, żywego i dotknąć się Jezusa. Dziś Jezus nas wzywa do tego, byśmy nie tylko byli w tłumie, ale byśmy się Go dotknęli.